Hello, hello, witam was serdecznie. Chapter 9 The Wasteland. Witam was w kolejnym odcinku. Ósmym w takim razie, odcinku. Enslaved. About how I broke our deal? To let you go? And what do you expect me to say? You get home. You find your whole life wiped out. You want to hit back. I get it. Everything is simple to you, isn't it? It just is what it is. No. Także tak jak myślałem tutaj, no widzicie, mamy tak naprawdę nie romans, tylko no mamy jakąś nić porozumienia w sumie od samego początku gry, już między Mankiem a Trip i właściwie wiecie, on i tak pomoże. What are we doing here? Looking for someone. Who? An old friend of my father. This is where he lives. Okay. I think he might be able to help us. If he's still alive. No dobra. Czyli najpierw musimy odwiedzić jakichś starych znajomków, żeby nam w czymś pomogli. Pewnie. Albo się dozbroimy, albo się dowiemy, gdzie jest ta osoba, którą mamy zabić. No, czyli teraz takiego Kill Billa klasycznego rozpoczynamy. W sumie fajnie. O, mamy kolejny ten. Już chwila. Kolejny glitch. Kiedyś to tutaj było nic. Okej, fajnie wiedzieć. Kiedyś w tych terenach jeździli ludzie na nartach. Kiedyś w tych terenach ludzie chodzili do teatru. Kiedyś w tych terenach nie było nic. To nam powiedziało. To wspomnienie, dobra. Co, jakim sposobem tam... Nie zdobyłem. A, to, dobra. Mhm. No dobra, czyli nie wskakujemy do wody. How's he gonna help us? To find Pyramid, we're gonna need to follow one of the slave ships. Mm-hmm. I think there's only one way to do that. He has a flying vessel? Yes. It's how he would transport salvage to us. I just have to persuade him to let us use it. How are you gonna do that? I haven't figured that part out yet. Aha. Okej, czyli trzeba go przymusić będzie, tak? Trochę słaby temat. Czekajcie, bo tam moje... Ale tam moje orby zostały. Ciebać. Ja mam tu swoje orby. Ja je zbieram. Bo mi braknie na upgrade'y na koniec gry. Więc musimy zbierać. Dobra. Już idę do ciebie. Tutaj następny orbik. No come on. Tup. Beware of hog. Okay. Wait here. I'll scan. Okay. One of them. No wait. There's two. There's no way forwards from here. There is. We're actually on a path he made for people to visit him at the factory. I've been here a couple times. Put that switch up there. Aha. Okay. Załatwić mechy, przedostać się na chmurce i... Dziękuję. Przedostać się tam na chmurce i otworzyć jej przejście. Klasycznie. I patrzcie, jest tu jakby świnia, nie? Ten jej przyjaciel się nazywa, nie wiem, wieprz? Świnia czy coś w tym rodzaju? Siema. Gdzie one są? Kurde, te są przesrane. Kurde. Nie, bardziej przesrane są te takie, co tylko napierdalają. Kurde, mi ściąga tarczę, no. Ja mu też ściągłem. Dobra. No i super. No i superancko, elegancko. Mam tutaj na chmurkę.
Wiem, wiem, gdzie. Już mi pokazałaś wcześniej. Czekaj, ja się bawię na razie. Też mamy jakiegoś mecha. Następnego. Ale właściwie, z taką prędkością, to one nas niespecjalnie mogą dogonić. Hej, do wody już się nie wejdzie, co? No i gites. Tutaj gdzieś można wleźć. Co my tu będziemy mieli? Kolejnego mecha. Tak po prostu sobie ominął mnie i tak, co się stało z tym człowiekiem, którego chciałem zabić? Tutaj mamy kolejne to coś. Nie wiem, kurwa, co to jest, nie wiem, jak tego używać. Że to rozumiem, tak przynajmniej ja przynajmniej rozumiem, że to miała być coś w rodzaju takiej apteczki, które ma trip, tak? I jak jestem obok niej, to mogę jej użyć. Plus, czyli zazwyczaj poza walką. Tylko, że zazwyczaj po skończonej walce to ja mam full życie. No ale cóż zrobić. Tak jest, to jest. Zamysł mieli może i dobry, z wykonaniem gorzej, no ale to... Bywa i tak. No, czekajcie. Okej, idziemy, idziemy. Jakąś łódkę mamy znaleźć, tak? Dobra. Ui. O, przeskoczyła sobie. Myślałem, że będę musiał jej pomóc. O, już nie będziemy mieli chmurki, jak niemiło. No mówię. Beware of hog, nie? Czyli, no hog to jest właściwie wieprz. Think that'll make sense when you meet him. And the music, how will that make sense? Now that I can't tell you. Czy ktoś jest świnią? Coś jak wiecie w Beyond Good and Evil. Yes, the boat is here. We've just got one problem. How do we get to it? To jest. Let me scan. To jest motocykl przytwierdzony do łodzi. Poczekajcie sekundkę, bo mogę to zatrzymać. Poczekajcie. No dobra, już jestem. Niestety musiałem odejść, bo kurier przyszedł. Dobra, o, czyli tutaj się skan robił. Kolejne mechy. Dobra, no, musimy jakoś tak. Tam niestety jest taki gnojek jeden. Czy ona mnie poprosiła, żebym to rozwalił? Niestety z drugiej strony będzie to ciężkie. O, znowu cloud działa nam, dobra. O, 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 o. Zrobimy sobie gwiazdeczki. Tylko, że muszę jeszcze gdzieś być, tak żeby on mnie nie trafiał. Czyli na przykład w tym miejscu. Dzięki czemu mogę to rozwalić i okej, zrobiło się przejście. Ja natomiast potrzebuję teraz się dostać do góry.
i się zająć tą wieżyczką. Nie, to jest jakiś koleś, to jest jakiś robot, przepraszam. Ale to nieważne. Nie wiem, że to taka wieżyczka. Ale... O, jak to mi się rozłączył kontroler? To ciekawe i patrzcie w... A, faktycznie, jak to ktoś mi mówił, że z asasynami jest taki problem, że nie mają systemu zatrzymania po prostu gry. Natomiast tutaj widzicie, zadziałało. Teraz możemy sobie bezproblemowo rozwalić... nie wiem, co się dzieje z kontrolerem. Może baterie się mu kończą. No, dokładnie. Zapewne mu się baterie kończą. Czekajcie, nie tylko zbiorniczek z bateriami. Się nie okazało, kurde, że drugi też. Dobra. Mam dwa pady, sobie podmienię. Po prostu. No, come on, jest. No gdzież ten dupek tu biegnie, no? Ten też już tu przybiegł. Oh, fuck you. No i tyle było z mojej broni. No, come on. No, w końcu. No, tego może... Co się znowu dzieje? To jest dziwne. Nie wiem, konsola nie widzi tego pada. No się zaraz wkurzę, to zmienię pada. Skoro konsola przestała widzieć. A, no, możemy go tam... rzucić na dół i wybuchnie. Miło. Dobra, czyli robocikami się właściwie zajęliśmy. Tu mamy życie. Spoko, teraz mi pomóż przejść, bo nie umiem. Chcemy sobie tak zrobić. Chciałbym, żeby oni razem na tym pofruwali. To by było fajne, to było miłe. Mogę się tu jakoś wskoczyć na to? Tu sobie w ogóle pozbieram orby. To sobie pozbieram. Siup. 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 Siup, 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 o fuck. Go było dużo. No, come on. O nie, tam jeszcze coś było, dobra, trudno. Mogę jej przejść. Hopaj tu do mnie. Wiedziałem, że nie trafi. Czekajcie, a czekajcie, da się ją... Chodź tu do mnie. Nie mogę włączyć tego, Clouda. Szkoda. Dobra, poniosę ją. Taki ze mnie gentleman, że ją poniosę. No i mamy łódkę. No tak też przypuszczałem, że będziemy siedzieć na działku i będziemy ostrzeliwać ich. Znaczy ich, no tych, którzy nadejdą. Będziemy sobie jeszcze oświetlać drogę. Bardziej mroczne klimaty. No, na razie niespecjalnie się coś zmieniło. To jest w ogóle przód z motocyklu jakiś, nie? No, będzie nas coś atakować, czy nie? No, coś tam było. Jeszcze mam zooma, zajebiście.
przez jakąś muldę przepływaliśmy. No ale to jest właściwie... Gdzie jest? Co jest? Tu. Widzę. Staram się. Tam też są. Mamy też życie łódki. Tylko że my nie mamy drugiego czerwonego paska, tak jak dogi mają. Znaczy psy w sensie, nie. Tylko mamy jeden zielony. Tam, tak? Dobra. Niestety już prawie 1/5 straciliśmy. Muszę słuchać, trzeba słuchać po prostu tego, co ona mówi. Gdzie są robociasze, a nie strzelać do tych, które się zauważy, bo po prostu tamte jakby później nas zaczynają atakować dopiero, nie? A te już tam... Oh, shit. Świetnie. Okej, ładnie. Trzeba zalasieramy teraz. Kurde, trochę ich tu jest. No, co się dzieje? Ja nie rozumiem. Teraz zmienię pada w ogóle, bo... Nie wiem, co za... Nie widzi tego pada? Dziwna rzecz się dzieje. No, ale grałem tak cały czas i było okej. Okej, działa, tak? McMurder! Fuck yeah! Szczęście działko się nie przegrzewa, to nie ma co... Fuck me! No co, zaraz mnie po prostu coś trafi. Co jest z tym wiecie co? Dobra. Zmienię sobie kontroler po prostu. Na ten drugi. Chciałem coś przerywać, czy co? No i straciłem, patrzcie ile kadłuba już, no. Dobra, ale przejechaliśmy. Przepłynęliśmy tak właściwie, niż przejechaliśmy, no ale okej. Ten jest jakiś mniej precyzyjny chyba pad, bo nie mogę trafić w nich. To ma przerobione gałki w sumie, no to. Okej, czyli muszę to... Fuck, trochę nie mamy. Mamy mniej niż 20%. Tego, trochę słabo. Hej, orb! Hurra! Miałem nadzieję, że to już koniec, ale... Raczej nie. Po co wchodzić na cały, na statek, jak mogę od razu wskoczyć tu? Okej. Właśnie wolno się obraca ta wieżyczka, to jest słabe. Okej. Mam nadzieję, że żaden z nas nie jest mechem. A ta łódka to co? No że nie, pewnie chodzi o jakieś AI czy coś. Aha, no bo było, że... No slaves. Pigsland. Czy Pixieland? Okej. Bo było napisane no mechs, no slaves, beyond this point. Czyli żadnych mechów ani niewolników, a my mamy tego... Oh fuck, nie mogę, tu są miny. Fuck. A my jesteśmy... Jakby niewolnikiem, no jesteśmy niewolnikiem, tylko nie takim niewolnikiem, tylko jesteśmy niewolnikiem Trip i przez to, że mamy właśnie tą...
ten diadem, który nam podarowała. Shit! Nie trafiłem. Dzięki temu, że mamy ten cudowny diademik, no to tak się właśnie z nami dzieje, że jesteśmy niewolnikiem i tak nas zaklasyfikowało, tylko że tak, komunikat jest mech. Fuck. Ale ciężko, jak się wjedzie na to, to ciężko coś zrobić, szczerze mówiąc. No ale dobra, czekajcie. Jeszcze raz. Wow, 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 wow. Było blisko. Fuck! A bo zbieram te orby i ten. Dobra, już nie zbieram orbów, nieważne. Już mi się nie chce. Prosto do tej wieżyczki popłyniemy. Po, nie wiem, leci, po surfu jo lecimy. Nie! Ale widzicie, co się dzieje. Po prostu z tego spadam. Nie, bo chcę się tam zatrzymać na chwilę. Zastanowić się, jak tam wlecieć. To nie, nie da mi gra, bo... Bo muszę skoczyć, o. No, nie, no nie wierzę. Jeszcze raz. No co jest? Za wcześnie skaczę, ale tak jakby wiecie. Staram się obrać ten dobry punkt, ale jednak trzeba z krawędzi skoczyć, bo to ten Cloud dosyć wysoko skacze. Tylko nie, wcale niedaleko. No come on! Nareszcie. Okej, rozumiem, tutaj nie będzie nic, co moglibyśmy załatwić. Poza drugą wieżyczką. Dobra, udało się to zrobić. Teraz gdzieś tu do góry, tylko jak? Myślałem, że tędy przejdziemy. Tam co się dzieje? Chyba tam musimy popłynąć, coś mi się tak wydaje. Czy tam polecieć, no nieważne. Tu mamy jakieś mechy. Więc sobie załatwimy go. O nie! Chciałem załatwić tego, wiecie, o właśnie w ten sposób, żeby go wybuchnąć w te dwa pozostałe, ale się nie udało. Tak czy siak, pokonałem. Nie ma co drążyć tematu. Wow. Tam w ogóle widzę taki wianuszek tego. Aaa, fuck. To jest jeden mech. Tam widzę, obok miny jest wianuszek tych całych orbów, ale to od tamtej strony jakby trzeba podlecieć. Okej. Jeszcze raz do góry. Tutaj po prostu jest coś takiego, że nie wyrabia. O. O, oh, fuck me. Na jednym skoczyłem, no z drugiego spadłem, no. Oh, shit! No jest to dziwne urządzenie, nie da się na nim zatrzymać. Tak naprawdę, nawet jak zrobimy tak, on się chciał cofnąć, on się obróci zamiast się cofać. I no tego urządzenia nie da się zatrzymać, można tylko zmienić kierunek jego lotu. No i widzicie. Zawsze mogę też zrobić tak.
przestać na nim lecieć. Co tu się tak dzieje? Okej, nie wiedziałem, że tutaj też możemy to zrobić. Widzicie, łatwiej będzie po prostu bez Clouda się tam dostać. No i przejmiemy drugą wieżyczkę. Czy przejmiemy, bardziej zniszczymy. Co to takie... Wiecie, takie tyk, 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 tyk. Nie wiem, co to się dzieje. No dobra, jesteśmy, hura! Możemy płynąć w końcu, tak? Ciekawe, czy da się to jakoś rozwalić? Nie, absolutnie. Właściwie jakbyśmy za tą osłoną stanęli, to byśmy te wieżyczki rozwalili z tego działka. No ale... Znaczy nie, dobra, mieliśmy końcówkę kadłuba, ale dałoby się to zrobić. Pixieland. A to co, Shrek? Nie, świnia. Ja pierdzielę. So how are we actually gonna find this guy? I don't know. I'm sort of hoping he'll find us. Well, after the amount of noise we've made, I'm pretty sure he knows we're here. No, raczej tak. Raczej nie podejrzewam, żeby nas nie usłyszał. Tu rozumiem, jest koniec naszej podróży statkiem. Aha, nie, ja to muszę... Serio? Ja to całe podniosę? Zobaczymy. O tak, tu zbierali kuźwa pszenicę. Super. You know, I thought I was going crazy, but not anymore. You were right. It's the headband. It's tuning me into something else. Okay, tak po prostu to rozwaliliśmy. O, fuck! Skąd tu dog? A ona spieprzyła, tak? Jak szybko, kurde. O, oh shit, zajebisty tor się zrobił. Come on. Aha, okej, dobra. O nie! Co ty nie powiesz? Umarłem. Oh, damn it. Do it now. Bardzo śmieszne. No nie trafiłem w tą platformę. Mówię, jak tak szybko to zapieprza, to ciężko. Dobra, to pominiemy. No staram się. Czemu to wszystko się wali? Tego nie rozumiem za specjalnie. Wiesz, oni nic nie robią takiego. Dobra, teraz musimy tylko trafić. Oh fuck! Albo też nie trafić. No już chwilę. Fuck! Nie mów, że tam na nią skoczę. Kurde, nie mogę... Aha, przecież mogę skakać na tym. Kurde! Głupi jestem. Serio? What? Takie sceny są w tej grze? Ja pierdzielę, to już to jak w Dead Space'ie. Że nie chciałbym tego widzieć, bo mogli po prostu nic tu nie pokazywać. Wiecie, że ją dopada, jest już przy niej i koniec, a nie, że kuźwa... Ja pierdzielę, dobra.
No tośmy się dowiedzieli o brutalności tej gry. Okej. Teraz się udało, ale i tak mi cały czas odjeżdża. Dobra, jest. Bad doggy. Ale to było przerażające, co on mi zrobił. Ja pierdzielę. Dobra, udało się. Trip. You okay? Yeah, fine. Aha. Jest i świnia. Freeze. Jaki on ma głos? Red. Now when I give the say so, you're gonna turn very slow. Any tricks? I'm gonna light you up. Now turn. Trip? Is that you? Pigsy! Pigsy! Ja pierdzielę, co za koleś. Where's your father? No dobra, okej. To meet a piggy. Dobra, okej, wiecie co, no to udało się nam kolejny rozdział zakończyć, ale to było przerażające, co ten doggy jej zrobił. Straszne. No tutaj jakby, zauważcie, że przez całą grę jakby wymijaliśmy, wiecie, tutaj kwestię tego, że tam, nie wiem, ktoś ją może zaatakować czy coś, nie? A tu nagle takie jaja. Dobra, tu widzę, że się bateria faktycznie kończy, a tamten, nie wiem, tamten pad coś zaczął mi przerywać, albo Xbox go nie widzieć, nieważne. W każdym razie zakończymy sobie tu odcinek, ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, pamiętajcie o tym, żeby skomentować, zlajkować i tak dalej. I co? Tyle w tym odcinku, trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych. Bye, bye.